Cześć, tutaj Elfik. W jednym z moich poprzednich odcinków sprawdzałam, czy zwykłymi pisakami da się rysować profesjonalnie i na poważnie. Tym razem postanowiłam wziąć na warsztat farby plakatowe, ponieważ są to jedne z najtańszych i najłatwiej dostępnych farb na rynku. Miał to być taki zwykły odcinek wyzwanie, ale postanowiłam, że skoro idą święta, to zrobię ten odcinek w stylu Boba Rossa, czyli jednego z najsympatyczniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek nosiła ta planeta. I bardzo mnie ciekawi, czy teraz wiele osób przewinęło sobie, żeby sprawdzić, czy faktycznie będę miała czarne tło. Spoiler, tak. Zatem jeżeli jesteście ciekawi, jak mi poszło, to zapraszam Was do oglądania. To będzie chyba jedyny odcinek Elfik TV, w którym Elfik będzie mówiła powoli. Ciekawe, czy dotrwam do końca, bo już nie mogę wytrzymać. Ale okej, żeby dopełnić dzieła, to zacznijmy tak, jak mamy zacząć, a później przejdę do, może nie tutorialu, ale lekcji. Hi, my name is Barbara Michaels. Welcome in 168th episode of Joy of Painting with me, Little Elf. If this is your very first time on my YouTube channel, please don't forget to subscribe. And now, grab your brushes and your palette and let's begin our art venture. Oh, and please remember, there are no mistakes, just a happy accidents. Zgodnie ze sztuką powinnam zacząć od wymienienia wszystkich kolorów, których będę używać w dzisiejszym filmiku, ale niestety tego nie zrobię, ponieważ producent Farb Krico nie wymienił palety kolorów na opakowaniu. Okej, zobaczmy zatem, jak te farby przyjmą się na płótnie, które sobie kupiłam. To jest płótno 40x50 cm, które kupiłam w dwupaku w sklepie plastycznym i za ten dwupak zapłaciłam około 40 zł. Jestem bardzo ciekawa, czy farby plakatowe będą z nim dobrze współpracować. Jeżeli Wy także jesteście ciekawi, to zapraszam. Wszystkie potrzebne kolory wygrzebałam sobie na paletę i staram się uzyskać delikatny, bardzo jasny odcień zachmurzonego nieba. Nawiasem mówiąc, to są dokładnie te same farby, których używałam do string art w jednym z moich poprzednich odcinków. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Bob w swoich filmach zawsze używa takiego dużego, puchatego pędzla na sam początek, dlatego znalazłam podobny i postaram się przy jego pomocy nałożyć delikatną, bardzo cieniutką warstwę farby na moje płótno. Jestem bardzo ciekawa, czy mi się uda. Pozwolę sobie zaznaczyć, że moje płótno nie jest niczym przytwierdzone, tylko po prostu luźno położone na półce, która jest pod green screenem. A tak, miałam mówić powoli. I z tego powodu ono bardzo się trzęsie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz przy pomocy suchego, czystego pędzla postaram się delikatnie rozblendować to, co nałożyłam przed chwilą. Teraz przy pomocy odcienia niebieskiego i czarnego oraz pozostałości z koloru tła rozmieszam sobie odcień, który może się nadać do narysowania gór znajdujących się w tle. Podczas malowania pejzaży pamiętajcie o tym, że obiekty, które znajdują się bliżej widza, mają bardziej intensywne, bardziej nasycone kolory. Dlatego, kiedy zbliżacie się do pierwszego planu podczas malowania, dodajcie odrobinę czystych kolorów prostostópki do mieszanki, którą macie już na palecie, aby nie marnować. Podczas malowania uwidoczniły mi się pory w papierze, ale to nic. Postaram się w kolejnych ruchach delikatnie i spokojnie je zakryć. Na moim zdjęciu referencyjnym znajduje się także jezioro. Zazwyczaj jeziora odbijają wszystko to, co znajduje się wokół nich, jednak... Nie dam rady mówić tak powoli, przepraszam. Porażka, uznajmy, że to był fail. W każdym razie, zazwyczaj na zdjęciach, kiedy jest jezioro, to jezioro odbija wszystko to, co znajduje się wokół niego. Ale nie tym razem. Na zdjęciu, które zrobiłam w Norwegii, jezioro było bardzo zmącone przez wiatr, dlatego ono jest po prostu taką jakby jaśniejszą plamką w trawie i właśnie w ten sposób postaram się to pokazać.
O, jak ludzie mogą mówić tak powoli, ja naprawdę nie daję już rady. No dobrze, ale zdanie o chmurkach, przyjaciółkach muszę już powiedzieć spokojnym, natchnionym głosem. Podczas rysowania nieba zapomniałam o tym, że jest ono bardzo mocno zachmurzone, dlatego wycisnęłam sobie, właściwie nie wycisnęłam, tylko wygrzebałam z tego małego słoiczka, białą farbę i postanowiłam dorysować takie chmurki przyjaciółki. W założeniu ten filmik miał być taki bardzo mocno uspokajający i taki natchniony, ale prawda jest taka, że tak poza kadrem zupełnie wszystko mi się wali. To płótno nie chce się utrzymać w miejscu, w którym je położyłam, green screen wiecznie się zwija i ja naprawdę bardzo mocno walczę ze sobą, żeby mówić takim spokojnym i natchnionym głosem, a prawda jest taka, że mam ochotę krzyczeć. Wybaczcie, nie jestem boginią ASMR. Zmieniłam pędzel na mniejszy, ponieważ będziemy się teraz brali za rysowanie szczegółów. Myślę, że to będzie ten najprzyjemniejszy moment rysunku, ponieważ narysujemy kilka owieczek, które dopełnią szczęśliwego, sielankowego widoczku przepięknej Norwegii. Korzystając z tego, że mam właśnie na pędzlu białą farbę, dorysuję jeszcze odrobinę śniegu na górach w tle. Tylko odrobinkę. Tyle przecież wystarczy. W końcu to wrzesień. We wrześniu nie powinno być śniegu. Ale w Norwegii jest. No nie bardzo, ale dobra. Zaznaczyłam już sobie owieczki na moim płótnie i teraz postaram się dorysować im brzuszki i nóżki. Na mojej palecie nie mam jeszcze odcienia brązowego, dlatego właśnie spróbuję, właśnie mi zdjęcie spadło, dlatego spróbuję sobie ten kolor brązowy wygrzebać z pudełeczka. Tak wyglądają te farbki, z których dziś korzystam. One już są dosyć stare, ja przyznaję, że gdzieś je tam schowałam w szafce i z nich nie korzystałam, dlatego niektóre mi pozasychały. Ale to nic. Narysujemy naszym owieczkom małe brzuszki i małe kopytka. Właściwie to ich nóżki są takie bardziej czarne, ale powiedzmy, że odłożenia po norweskim błocie troszeczkę się ubrudziły ziemią, więc czemu by nie użyć takiego właśnie odcienia brązu do narysowania tego. Ta owieczka, którą widzicie tutaj, ona ma tak jakby skręconą szyję w kierunku tej góry i tak nie bardzo widać jej twarz, dlatego jej nie będę rysować. I myślę, że to może z perspektywy człowieka, który nie wie, co ja maluję, wyglądać dziwnie, ale jakby co, to jej głowa, to nie jest tak, że to jest owca bez głowy. Boże, co ja gadam, to nie jest tak, że to jest owca bez głowy, tylko ona się po prostu popatrzyła w tamtą stronę, akurat serio. O, nie wiem, czy widzicie, nie widzicie. Wow, spróbujcie sobie kiedyś mówić przez cały czas takim absolutnie wolnym tempem i dajcie mi znać, ile minut wytrzymaliście. Mój rekord to jak na razie 3 minuty. Ach. Wydaje mi się, że szybkie mówienie jest bardzo praktyczne, bo jesteś w stanie w krótszym czasie przekazać większą liczbę informacji. Dla mnie to jest akurat absolutnie fantastyczne. Dla dopełnienia dzieła powinnam jeszcze zrobić takie bardzo klasyczne wytrzepywanie pędzla z nadmiaru wody, ale obawiam się, że mogłoby się to bardzo źle skończyć dla dywanu. Więc jeżeli pozwolicie, to ten element sobie być może odpuścimy. Chyba, że w następnym odcinku. Bo może Wam się taka formuła spodoba. Kto wie? Kto wie? Życie jest bardzo nieprzewidywalne przecież. Czasem idziesz sobie londyńską ulicą, a tu bum, Jake Gyllenhaal. Myślisz sobie, wow, ten facet wygląda zupełnie jak Jake. Podchodzisz do niego i na pełnym luzaku mówisz, man, everyone tells you this, I'm guessing, but you look exactly like Jake Gyllenhaal. Good job, man. I odchodzisz. A potem się okazuje, że to był prawdziwy Jake. Życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne. No dobrze, myślę, że to doskonały moment, żeby pokazać Wam efekt końcowy. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mam nadzieję, że bawiliście się trochę lepiej niż ja.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało. Przyznam, że jestem szalenie, szalenie szczęśliwa, że mogę już wrócić do swojej jasnej, kolorowej pracowni, co niniejszym uczynię. Jestem też szalenie szczęśliwa, że mogę wrócić wreszcie do mojego normalnego tempa mówienia. Dajcie mi znać, jak podobają Wam się takie eksperymentalne odcinki i czy chcecie, żebym raz na jakiś czas, bo przecież nie codziennie, robiła właśnie taką szaloną, troszeczkę dziwną formułę programu. Możecie mi też podrzucać własne pomysły na zarówno na rysunki, jak i na filmiki, na techniki, które mogłabym wypróbować. Okej, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! I pamiętajcie, there are no mistakes, just a happy accidents. Jak na przykład ta plama z farby na dywanie. Jestem bardzo ciekawa, czy mi się uda. Boże, już nie daję rady z tym mówieniem powoli i cicho. Dobra, zostało mi drugie płótno, więc bardzo mnie ciekawi, czy uda mi się zrobić tą czołówkę, jaką ma Bobros. Trzymajcie kciuki. #Paulinko, nie mamy już miotły.